Kolejny temat to to, czy dotacje powinny być w ogóle z rządu dla kultury. Czy w ogóle powinny być? Ja już kiedyś na ten temat gadałem z Jackiem Tobiszem na Racjonalista TV i kto chce, to może sobie na moim kanale to znaleźć albo na Racjonalista TV. Wolę, żebyście oglądali na moim, jeśli można prosić, ale jak nie, to też rozumiem. W każdym razie ja jestem bardzo, w przeciwieństwie do Jacka Tobisza, chociaż nie jestem antyetatystą, jak tu już mnie spytano, nie jestem zwolennikiem państwa minimum, to uważam, że z dotacjami na kulturę zawsze jest jakiś problem, bo zawsze będzie, że dlaczego na to, a nie na to. No i mamy to właśnie, tak, w tym momencie, że na Golce i Bayerful tak, a na Agnieszkę Holland, dajmy na to, i jakieś ambitne sceny teatralne, gdzie się siuka na scenę i tak dalej, te niby takie progresywne, to na to nie. No cóż, nie można zmieniać zasad gry w trakcie gry. To znaczy, że jeżeli już jest tak, że rządzi sobie ta partia, no to każda partia rozda te pieniądze tak, jak uważa, prawda? No nie będzie inaczej, no bo nie ma jak być inaczej, prawda? No więc w związku z tym, no trudno oczekiwać, że skoro i tamci hodowali, PO hodowało różnych takich ludzi, którzy uważali, że Polacy są antysemitami, robili o tym kolejne filmy typu Pokłosie, na przykład, no to teraz i dotowali Agnieszkę Holland i tak dalej, i że Polacy się muszą tak strasznie bić w piersi, aż za bardzo. No to teraz dotują to, co lubi naród, tak? No, naród lubi posłuchać sobie Disco Polo na przykład. I nie jest prawdą to, co się nam ciągle wmawia, że Disco Polo to jest jakiś polski obciach. Nie. W Niemczech jest taka telewizja, jest taka, ten to się nazywa romantika i to są takie kołyszące rytmy. To jest takie coś. No, jest to trochę właśnie jak jedzie Arab, jedzie, tylko u nas jest to na, nie dziwnego, u nas jest to na mazurka takiego na swego wielbłąda. U nas jest na oberka, prawda, i na mazurka. No u nich jest na walca, no bo ta niemiecka muzyka. No i to jest muzyka, która płynie w żyłach ludu jakby. I jeżeli lud chce słuchać takich piosenek, no to chyba ma prawo. I dlaczego niby nie można tego dotować? Natomiast jeżeli już rzeczywiście się zastanawiać, to najlepiej byłoby nie dotować ani teatrów za bardzo, ani tego. Powinno się dotować moim zdaniem tylko to, co ma wartość zabytkową. To znaczy na przykład muzeum w Zamku Królewskim, na przykład w Warszawie. Czyli żeby po prostu nie niszczało to, co pozostało po dawnych wiekach. No to na pewno trzeba dotować, bo bez dotacji to się tego nie da utrzymać. Natomiast reszta nie, jestem nie. Ale z drugiej strony proszę to zwrócić uwagę, że nie zmienia się zasad gry w trakcie gry. No, trzeba zmienić całą grę.